Szanowni Państwo, pozdrawiam serdecznie z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie odbyliśmy ważną debatę na temat zacieśnienia sankcji na Rosję i uchwaliliśmy nowy instrument, 50 miliardów euro na pomoc dla Ukrainy. Ale to, czym chcę się z Państwem podzielić, to to, że zewsząd dochodzą nas gratulacje, słowa podziwu, szacunku dla Polski za ten wspaniały wynik wyborczy. Wszyscy tu są przekonani, że Polska odmieniła bieg polityki europejskiej, że Polacy pokazali, że są przywiązani do wartości europejskich, do demokracji, do praworządności, do rzetelności w mediach, do uczciwości. Tu naprawdę jest poczucie, że bieg historii się odmienił, że Polska znowu inspiruje, że Polska demokratom na całym świecie znowu, tak jak kiedyś, dała nadzieję. I za to chciałbym Państwu serdecznie podziękować, za tą rekordową frekwencję, za to, że wszyscy poszliśmy zagłosować za Polską, za uczciwością, za demokracją, za Europą. Serdecznie dziękuję.